Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałbym w tej części kursu przeznaczonej dla szczególnie początkujących osób, które Blendera widzą pierwszy albo drugi raz w życiu, przedstawić sposób zrobienia koloseum. To znaczy takiego układu z klocków, bardzo prostego, które ustawione są na idealnym okręgu. Proszę zobaczyć, jak wygląda gotowa scena, którą można byłoby zrobić. Mamy tutaj klocki, które są ustawione w taki sposób, żeby tworzyły koło. Zanim jednak przejdę do rzeczy, włączę sobie wyświetlanie przycisków, po to, aby można było troszeczkę więcej z tego tutoriala wynieść. A więc teraz tak. Mamy klocki ustawione idealnie w okręgu i to na dwa różne sposoby. Część z tych klocków jest ustawiona w taki sposób, żeby tworzyła okrąg z przekręceniem każdego klocka, a druga część klocków jest ustawiona w okręgu, ale zachowują one swoją orientację wyrównaną względem osi. I teraz, jak takie coś zrobić? Pokażę może na różne sposoby, no i ewentualnie przedyskutujemy sobie, co można byłoby z tego potem wyciągnąć. Oczywiście, gdybyśmy chcieli wyrenderować taką scenę, to dostajemy na przykład coś takiego, dodałem tutaj jeszcze światło, jakiś klocek w środku, który wydaje się świecić, jest ładnie wyliczony cień, no i parę takich bajerów, łącznie ze światłem od przodu, który troszeczkę doświetla ściany tych klocków, tutaj aby było je widać, żeby to wyglądało po prostu ładniej, ale to nie jest cel tego tutorialu. Ta scena nie musi aż tak ładnie wyglądać. Chciałem pokazać przede wszystkim, jak te klocki poustawiać. Jeżeli ktoś jest początkujący, może mieć tendencję do ustawienia tych klocków pojedynczo, czyli klocka po klocku, i to oczywiście można zrobić, ale jest to trudniejsza droga. Przełączę się teraz do warstwy, która jest już warstwą trzecią. Mam tu przygotowany plane, który będzie podłogą, i pojedynczy wstawiony klocek, który będziemy za chwilę mogli zamienić na takie koloseum. Jeżeli wyrównam sobie widok do, powiedzmy sobie, orientacji oglądanej od frontu, to taki klocek mogę ustawić, no, na przykład gdzieś z boku. Jeżeli odsunę jeszcze siatkę, to widzę teraz takie grubsze jej węzły i ten klocek mogę przesunąć w takie miejsce, które znajduje się na jednym z tych węzłów. Tak to mniej więcej może wyglądać. W jednym słowem odsuwam go do środka. Prawdopodobnie u niektórych z Was będzie orientacja tego klocka z manipulatorem powiązana w taki sposób, że manipulator będzie znajdował się w klocku, czyli będzie sytuacja mniej więcej tego typu. Otóż ja zrobiłem to wcześniej na kilka sposobów i została mi orientacja manipulatora zmieniona na orientację, która pochodzi od wyboru 3D kursor. Czyli jednym słowem, wszystkie moje obroty odbywały się wokół kursora 3D. Domyślnie natomiast po uruchomieniu Blendera znajduje się on, czy też sam manipulator trójwymiarowy, znajduje się w pozycji median point, co znaczy, że zawsze dotyczy środka zaznaczonego obiektu. No i teraz wracając już do mojego klocka. Jeżeli będę miał ten klocek już odsunięty na bok, to mogę oczywiście kombinować z obrotami. Jeżeli się ustawi na przykład w widoku od góry, no to wtedy mogę zrobić kopię tego klocka przez Shift-D, ustawić troszkę z boku, obrócić i później znowu Shift-D, ustawić z boku, obrócić. I w ten sposób kombinując mogę próbować utworzyć coś na kształt koła, ale ono wyjdzie mi krzywo. Czasami taki efekt krzywego koła jest pożądany, no i wtedy to jest dobra metoda, ale czasami chcielibyśmy, aby to było w miarę matematycznie poprawne. W związku z tym ten sposób nie da mi idealnego efektu, o który mi chodzi. Zaznaczę teraz te klocki, nacisnę X, aby je usunąć i zaczniemy jeszcze raz. Aby zrobić taki idealny obrót klocka, kopiując go za każdym razem, trzeba zacząć pracę nie od jednego klocka, ale od dwóch. I to jest cały trik, który w zasadzie pozwala zrobić to ćwiczenie, takie bardzo proste na początek, które daje zwykle początkującym na kursach. A więc robię sobie kopię klocka, ustawiam ją teraz po drugiej stronie mojego punktu środkowego. Mam teraz dwa klocki. I teraz jeżeli zaznaczę te dwa klocki, to środek transformacji tych klocków znajdzie się dokładnie pomiędzy nimi. Oczywiście on jest troszeczkę uniesiony ponad punkt 0,0, ale to akurat mi nie przeszkadza. Jeżeli ustawię się w orientacji od samej góry i chwilowo ukryję ten mój plane, aby było widać same klocki, to mogę zaznaczyć te dwa klocki i teraz, jeżeli zrobię ich obrót, to one się obracają wokół wspólnego środka. Tak się dzieje oczywiście tylko wtedy, kiedy mój kursor 3D, czyli pivot, to biało-czerwone kółeczko, jest ustawione w środku. I jeżeli mam również wybraną orientację, taką jak median point. Jeżeli będę miał wybrany 3D kursor i ten 3D kursor będzie w środku, to sprawa będzie dalej taka sama, ale jeżeli 3D kursor się przestawi, to wtedy obrót będzie następował wokół niego, dzięki orientacji związanej z tym wyborem w menu tutaj.
A więc median point i kursor ustawiony idealnie po środku gwarantują mi, że obrót będzie występował wokół wspólnego środka zaznaczonych obiektów. Ponieważ mam tylko dwa zaznaczone klocki, to obrót następuje dokładnie wokół ich środka. Gdyby natomiast był jeszcze jeden klocek zaznaczony gdzieś tutaj i bym te trzy użył do obrotu, to ten środek wypadnie już pomiędzy nimi. Tłumaczyłem to w jednym z tutoriali poświęconym działaniu orientacji, transformacji, GRS, pivotowi i jeszcze w paru innych miejscach. Tak czy inaczej, aby te klocki teraz ustawić w takim kółku, należy zrobić ich kopię. A więc kombinacja klawiszy, która do tego służy, jest bardzo powtarzalna i można ją zrobić kilka razy, by uzyskać odpowiedni efekt. Po pierwsze, jestem ustawiony w osi wzdłuż kierunku Z. A więc wystarczy nacisnąć 7 na klawiaturze numerycznej. I teraz po zaznaczeniu tych dwóch klocków naciskam Shift D. To powoduje, że te klocki są natychmiast skopiowane, a ich kopia jest przyklejona do kursora myszy, dlatego mogę je ustawiać w dowolnym miejscu. I teraz nie naciskam klawisza myszy w żaden sposób, tylko naciskam klawisz R, który włącza obroty. Teraz jestem w trybie grab. Jak nacisnę R, to będę w trybie obrotów. Klocki wracają do swojego miejsca początkowego, ale przesuwając teraz mysz, mogę je obracać, zamiast poprzednio przesuwać. I teraz te obroty już są we właściwy sposób zorientowane, czyli odbywają się wokół środka układów współrzędnych i muszę te klocki ustawić w odpowiednim miejscu, aby to miejsce było zawsze z takim samym skrętem, czy też o taki sam kąt przesunięte, wcisnę klawisz Ctrl. I teraz obserwując pasek stanu w tym miejscu, który jest tutaj na dole, tuż pod tym napisem Circle, widzę, że mój obrót jest różny, zależnie od tego, jak wcześniej myszkę przekręciłem. Zrobię to jeszcze raz, naciskam R, wciskam Ctrl, no i teraz mogę przekręcić te moje kostki na przykład o 15 stopni. Jeżeli takie skręcenie czy też takie umieszczenie będzie mi odpowiadało, naciskam lewy klawisz myszy. Mogę również wcisnąć Enter, aby potwierdzić tę zmianę orientacji. No i teraz mam już dwa klocki skopiowane. Jeżeli teraz nacisnę kolejny raz Shift D, to one znowuż będą skopiowane i będą w trybie grab, czyli w trybie przesuwania. Naciskam w związku z tym klawisz R, następnie Ctrl i ustawiam je w odpowiedniej odległości od swoich oryginalnych wersji. I znowu naciskam Shift D, R, Ctrl i lewy klik. Shift D, R, Ctrl i lewy klik. W ten sposób mogę bardzo szybko skopiować te dwa klocki w taki sposób, aby ustawiły się na linii okręgu. Mogę zrobić też taką operację szybciej. Jeżeli miałbym tych klocków mało, na przykład jestem na etapie, kiedy są tylko 4, to mogę zaznaczyć zamiast dwóch wszystkie 4. I wtedy z tymi 4 zrobić tą samą operację. A więc znowu Shift D, R i Ctrl, aby je ustawić w odpowiednim miejscu. Potem jak zaznaczę te kolejne, które już teraz są na scenie, znowu mogę zrobić Shift D, R i ustawiam je na scenie. Także w bardzo krótkim czasie jestem w stanie wygenerować takie eleganckie kółko, bardzo równe, bardzo matematycznie prawidłowe. I to jest sposób na wykonanie tego zadania, które wcześniej dawałem swoim podopiecznym. Oczywiście, jeżeli teraz mamy te klocki już skopiowane, to możemy się bawić z nimi i zrobić z nich na przykład całą rurę. W tym celu ustawię się w widok od przodu, wyłączę widok ścian, aby mieć tylko podgląd siatki i użyję zaznaczenia, które zaznacza nie po kolei wszystkie klocki, ale masowo. To zaznaczenie to jest klawisz B. Klawisz B włącza mi takie wskaźniki włosowe i teraz mogę narysować zwykły prostokąt na tych klockach, aby je zaznaczyć. Jeżeli miałbym tutaj jeszcze jakieś światło, co zwykle ma miejsce w domyślnej scenie pierwszy raz tworzonej na pierwszej warstwie, czyli miałbym tu jeszcze jakąś lampę dodaną, powiedzmy sobie taką, to ta lampa zaznaczyłaby się razem z tymi klockami, mimo tego, że wcale nie znajduje się wewnątrz prostokąta. Ale ona się zaznaczy dlatego, że lampa ma coś takiego jak promień wodzący. Nie wiem, czy to widać, ale tutaj pod nią jest taka cieniusieńka, kropkowana kreska, która prowadzi do samego położenia 0 na osi Z, powodując, że wiem, jak przekręcę widok, w którym miejscu, czy też nad którym miejscem ta lampa się ustawia. Przeciągnięcie zaznaczenia włosowego przez tą kreskę powoduje, że lampa się zaznacza. W związku z tym, jeżeli zaznaczam wszystkie klocki, to zaznaczę również lampę niechcący, a wtedy trzeba kliknąć z Shiftem prawym klawiszem na tę lampę, aż ona się odznaczy. Teraz mam zaznaczone wszystkie klocki i te klocki mogę skopiować. A więc robię Shift D i mam już ich kopię. I tę kopię z klawiszem Ctrl umieszczam na poziomie o jeden klocek wyższym niż ich oryginały. To powoduje, że mam teraz taki słupek zrobiony z podwójnie ustawionych klocków i wszystkie one znajdują się na obrzeżach okręgu.
Teraz jeżeli ustawię się w widoku od góry i włączę sobie widok siatki, to mogę naciskając klawisz R przekręcić te górne klocki o jakiś tam wybrany wcześniej kąt, po to aby one ustawiły się tak jak to powinno mieć miejsce w zwykłych budowlach z klocków. Ten kąt teraz, jeżeli bym robił to starannie, będzie wynosił około 22 stopni. Widzę tutaj na pasku stanu po lewej stronie na dole, że to jest 22-23. Powiedzmy, że chciałbym, aby to było 22,5 stopnia. Nie mogę teraz tego ustawić, chyba że będę bardzo starał się ustawić to ręcznie, wciskając klawisz Shift na przykład, mogę do tego doprowadzić, ale prościej będzie mi po prostu wcisnąć Escape, ustawić sobie scenę odpowiednio od góry i nacisnąć klawisze takie jak R, a później po prostu wpisać 22,5. Wpisałem tą wartość, proszę zobaczyć, że teraz już mysz nie przekręca mi w żaden sposób moich klocków, które są zaznaczone, ponieważ ta wartość wpisana tutaj wymaga zatwierdzenia. I teraz wystarczy, że wcisnę Enter albo lewy klawisz myszy. To jest ustawienie obrotu z możliwością jakby poprzez wpisanie go z klawiatury. Mam teraz już dwa rzędy takich kostek, a więc mogę teraz zrobić ich kolejne kopie. Zaznaczam te dwa rzędy, odznaczam lampę, która się przy okazji zaznaczyła i robię ich kopię, ustawiając ją na tej warstwie, która już stała poprzednio. Ponieważ wcześniej miałem odpowiednio ustawione obroty, to ta warstwa dwóch rzędów ustawiona na górze pasuje do tych, które są na dole. W związku z tym mogę to kopiowanie kontynuować i mogę zrobić to nawet bezpośrednio w takiej orientacji, jaką mam teraz. Wystarczy tylko, że wcisnę Shift D, następnie klawisz Z, no i z klawiszem Ctrl mogę jeszcze sterować wysokością, na której ustawiam te klocki. One teraz skokowo ustawiają się w siatce, a więc wystarczy, że wybiorę na przykład taki poziom i to będzie już gotowe koloseum. Koloseum dlatego, że ten układ klocków przypomina taką rurę. No i można zrobić to choćby właśnie w taki sposób. A więc dla przypomnienia, jest to praca wykonana z dwóch klocków kopiowanych naprzemiennie z obrotem wokół wspólnego środka. Dlatego wychodzi to tak ładnie. Można to oczywiście zrobić na różne inne sposoby i teraz to, co chcę powiedzieć, to jest materiał dla troszeczkę bardziej zaawansowanych osób, czyli takich, które już podstawy modelowania mają za sobą i chciałyby wykombinować coś innego. Przełączę się teraz na kolejną warstwę. Mam tutaj przygotowany już plane, który jest podłogą. Mam przygotowanego klocka, a więc tego plane'a ukryję naciskając H i zajmiemy się pojedynczym klockiem. Mogę zrobić tego typu układ klocków ustawionych w okręgu również inaczej, nie korzystając z jednoczesnego kopiowania dwóch klocków. Wystarczy tylko, że ten jeden klocek odsunę na odpowiednią odległość od środka układów współrzędnych i będę obracał ten klocek za pomocą R, ale nie wokół jego własnego środka, ale wokół środka układów współrzędnych. Można to zrobić bardzo prosto, wystarczy tylko zmienić sobie sposób orientowania transformacji na scenie. Jeżeli teraz wybiorę z menu Pivot Point takie polecenie jak 3D kursor, to wtedy środek mojej transformacji to nie jest środek klocka, tylko miejsce, w którym znajduje się kursor. Jeżeli nacisnę klawisz R, to wtedy klocek będzie obracał się wokół środka układów współrzędnych. Przypominam, że ten środek można ustawić, jeżeli wcisnę Shift C. Scena wtedy skaluje się tak, aby widać było wszystkie obiekty, a kursor ląduje w środku. Jeżeli przypadkowo kliknąłem lewym klawiszem i go przestawiłem, to mogę zawsze ustawić go później z powrotem przez Shift C. No i teraz, jeżeli mam tego typu układ przygotowany już do kopiowania, jestem w widoku od góry, także patrzę w kierunku osi Z, naciskając 7 na klawiaturze, mogę ten widok włączyć. Przypominam, że 5 na numeryce włącza perspektywę lub ją wyłącza. No to teraz ten klocek mogę zacząć kopiować. Naciskam Shift D i R. I R włącza mi obrót wokół środka układów współrzędnych, co w tym przypadku powoduje, że klocek automatycznie ustawia się w taki sposób, jak powinien. To jest wersja tego samego rozwiązania, z tym, że wykonywana z jednym klockiem. Ale trzeba pamiętać o czymś takim jak orientacja transformacji. Trzeba wiedzieć, że tutaj jest menu, że trzeba wybrać 3D kursor i ten 3D kursor musi być w środku i tak dalej. A więc jest to może troszeczkę trudniejszy sposób dla początkujących, ponieważ wprowadza wiele więcej elementów, które na początku nie muszą być zrozumiałe. Oczywiście jeżeli skopiuję sobie na przykład zaznaczając box z selectem całą grupę klocków, to również mogę ją kopiować, okręcając wokół środka. Jest to sposób na przyspieszenie całej operacji. Okay? Tutaj widać, że mi się dwa klocki będą nakładały na siebie, ponieważ mam zbyt wiele z nich zaznaczonych. A więc doprowadzę do takiego nakładania w tym miejscu. Może jeszcze raz trochę przekręcę przez R z kontrolem. I teraz w tym miejscu, które jest tu, mam dwa klocki nałożone na siebie. A więc jeden z nich mogę przesunąć kontrolnie, zaznaczając go wcześniej prawym klawiszem. Jak go postawię, to mogę go teraz bezpiecznie usunąć, mając pewność, że pod nim pozostał inny klocek, który jest już tylko jednym egzemplarzem.
No i teraz jak już mam tego typu sytuację, to mogę zaznaczyć te klocki w taki sam sposób jak poprzednio, tylko że teraz zrobiłem to w widoku od góry i skopiować, naciskając Shift D, później Z, aby ograniczyć przesuwanie tylko do osi pionowej, a następnie z kontrolem skorygować ich położenie, tak żeby pasowały do siebie. A potem obrót, a więc R, później Z i wpisuję 22.5, Enter. No i to jest w zasadzie rzecz powtarzalna, więc teraz mogę bardzo szybko zaznaczyć wszystkie klocki, skopiować je do góry i mieć koloseum takie same jak uzyskane w poprzednim punkcie, z tym, że oczywiście metoda ustawiania klocków na okręgu była zupełnie inna. Można zrobić to jeszcze inaczej i te osoby, które zaznajomiły się z modyfikatorami, na przykład takimi jak Array, mogą wykorzystać ten modyfikator po to, aby za jego pomocą powielić klocek dookoła ile razy będą chcieli. Przełączę się teraz na warstwę numer 5. Mam tutaj jeszcze jedną płaszczyznę, którą ukryję przez klawisz H i jeszcze jeden klocek. I teraz ten klocek oczywiście można powielić korzystając z modyfikatora Array. Jest to wręcz eleganckie i aż proszące się o zastosowanie, z tym, że później te klocki, które otrzymam w koloseum, mają pewną różnicę w stosunku do oryginalnych wersji pokazanych wcześniej. Tak czy inaczej, żeby to zrobić, na początku ustawiam swój klocek po prawej stronie od środka, na przykład może być również lewa, wszystko jedno, i do sceny dodaję jeszcze jeden obiekt, wokół którego ten klocek będzie się kręcił. Ten obiekt to będzie obiekt o nazwie empty. Jest to coś podobnego do zwykłego mesha, z tym, że nie ma żadnej siatki wierzchołków, jest po prostu zwykłym, pustym obiektem, który ma stać w środku układu współrzędnych. Teraz oprócz tego, że ten obiekt ma stać w środku i nazywać się empty, to mój klocek musi mieć środek swój, czyli ta pestka, która w nim jest, musi również znajdować się w środku układu współrzędnych. Po to, aby obrót tego klocka następował w podobny sposób, jak miałbym pivot ustawiony tak jak teraz, czyli 3D kursor. A więc, aby ustawić sobie ten środek klocka w środku układu współrzędnych, mogę nacisnąć klawisze Ctrl-Alt-Shift-C. Jest to menu, które nazywa się Set Origin, czyli ustaw jakby początek klocka, czy też centrum obiektu. I wybieram z tego menu trzecią opcję, czyli Origin to 3D kursor, co powoduje, że środek klocka przesuwa się do kursora 3D, który w tym momencie stał w środku układu współrzędnych. Teraz, ponieważ mam wybrane opcje obrotu transformacji wokół median point, czyli wokół środka obiektu, a środek obiektu znajduje się w środku układu współrzędnych, to obrót tego klocka będzie następował wokół środka układu współrzędnych, co jest oczywiste. Jeżeli teraz do takiego klocka dodam modyfikator Array, który znajduje się w modyfikatorach, czyli tam na narzędziach z prawej strony, gdzie jest zakładka z kluczem, to z tego menu wybieram modyfikator Array, pierwszy z grupy generatorów, to w tym momencie mój klocek się robi troszeczkę szerszy, ale to dlatego, że jest teraz ustawiony offset względny i mam dwa powtórzenia. Wyłączam ten offset względny, włączam Object Offset i z tego obiektu, który tutaj mam, wybieram obiekt empty. Wpisałem początek nazwy, ponieważ obiektów z powodu dużej ilości klocków było już sporo. Teraz ten mój modyfikator jest ustawiony tak, że orientacja tego mojego klocka zależy od orientacji obiektu empty. I te osoby, które są początkujące, nie muszą na razie tego rozumieć, a te, które już troszeczkę z Blenderem soli zjadły, prawdopodobnie będą uznawały to i tak za prostą rzecz. Teraz mój modyfikator jest dodany do klocka. Natomiast ten klocek wie, że jego orientacja i powtórzenia generowane przez modyfikator mają zależeć od obiektu empty, który jest w środku układu współrzędnych. Jeżeli ten obiekt teraz przekręcę, to modyfikator Array będzie generował mi zależne od tego przekręcenia położenie klocka. No i teraz mogę ustawić sobie ten klocek w takiej orientacji, w jakiej chcę go mieć, czyli na przykład tutaj, a następnie kliknąć w te klocki i zmienić ilość kopii, którą mi modyfikator generuje. Jest to bardzo proste w tym momencie po odpowiednim ustawieniu wszystkich elementów i wystarczy tylko zwiększyć ilość count. Ten parametr określa, jak wiele razy mój klocek się ma powtórzyć na trajektorii generowanej przez modyfikator. No i już. I mam teraz moje obiekty powtórzone i stoją w idealnym kółku, czyli to jest dokładnie to samo, co zrobiliśmy wcześniej ręcznie na dwa sposoby. Teraz mogę skopiować ten cały układ klocków, które są zaznaczane za jednym zamachem, bo one powstają wszystkie z jednego klocka. Reszta to są tak naprawdę widma, tylko widać, że w trybie edycji jest tylko jeden klocek możliwy do zaznaczenia. W każdym razie mogę teraz skopiować te wszystkie klocki i ustawić je wyżej. Proszę zobaczyć, co się teraz stanie. Jeżeli zrobię taką kopię, Shift D i przesunę ją w osi Z do góry, to nagle pojawia mi się taki ślimak.
Ten ślimak bierze się stąd, że modyfikacja położeń kopii tych klocków zależy cały czas od obiektu empty, który jest teraz poniżej klocka. Ponieważ on jest poniżej klocka, to na transformację dodawaną przez modyfikator array nakłada to przesunięcie poniżej i każdy kolejny klocek jest kopiowany pod spodem w stosunku do swojej poprzedniej kopii. To powoduje przy okazji taki miły efekt spirali czy czegoś takiego, co może się wydawać komuś atrakcyjne. Można zrobić schody w ten sposób, kręcone, pnące się do góry itd. Ale w naszym przypadku, gdy chcemy zrobić koloseum, ten efekt jest niepożądany. A więc tego klocka, który tutaj mam, tego pojedynczego, usuwam razem z całą tą jego zwielokrotnioną historią. To, co trzeba zrobić, to usunąć ten modyfikator. Natomiast jeżeli ja ten modyfikator usunę poprzez X tutaj, to oczywiście zniknie efekt jego działania i będę miał z powrotem pojedynczy klocek. W związku z tym wcisnę Ctrl Z i zamiast usuwać ten modyfikator permanentnie, usunę modyfikator, ale z zastosowaniem, czyli utrwalę te zmiany, które on wprowadza w mojej scenie. Robi się to naciskając guzik Apply. Modyfikator zniknął, natomiast efekt jego działania pozostał. I teraz mam na scenie pełno klocków, które są już prawdziwymi klockami i tworzą jeden obiekt o wspólnym środku. Obiekt typu empty już nie będzie mi potrzebny, mogę go usunąć. Natomiast zostały mi same klocki ustawione elegancko, no w osi takiej jak chciałem. Ustawione są w okręgu. Teraz mogę skopiować te klocki do góry w osi Z o dwie jednostki blendera, obrócić w osi Z o 22,5 stopnia, albo otrzymać dokładnie taką samą orientację jak poprzednio. No i potem tych kopii mogę zrobić kilka i to jest dokładnie to samo koloseum, które uzyskałem poprzednio. Proszę zobaczyć, tu jest inna warstwa, tu jest jeszcze inna warstwa. Oba te, czy też wszystkie te zestawy są takie same. Jedyna różnica w stosunku do tamtych, które otrzymałem poprzednio, na przykład na trzeciej czy czwartej warstwie, jest taka, że tutaj w przypadku, gdy robiłem to ręcznie, mogę każdy klocek zaznaczyć osobno. Tak jak teraz to pokazuję. Nawet lepiej to byłoby chyba widać w podglądzie włosowym. Tam, gdzie kliknę, tam zaznaczam klocek, ponieważ wszystkie są osobnymi obiektami. Natomiast w tej wersji z Arrayem, jeżeli kliknę, to zaznaczam natychmiast od razu cały pierścień, ponieważ teraz ten pierścień jest pojedynczym, spójnym obiektem. No i jest to pewien problem i jeżeli studenci próbują rozwiązać mi to zadanie właśnie w taki sposób, starając się być sprytnym i troszeczkę ułatwić sobie życie, to później się czepiam niesamowicie tego, że przecież te klocki są jednym obiektem. Jak to jest możliwe w normalnej rzeczywistości, że obiekty nie stykające się ze sobą są nagle sztywne? Chcielibyśmy mieć taką fizykę na świecie, ale niestety nie mamy. No więc te obiekty trzeba rozdzielić. I takie obiekty można rozdzielić bardzo prosto. Wystarczy tylko, że nacisnę klawisz Tab, po zaznaczeniu oczywiście takiego pojedynczego pierścienia. Naciskam Tab i teraz jestem w trybie edycji tych klocków, więc każdy wierzchołek z osobna mogę zaznaczyć, przesunąć i zmaltretować troszeczkę te bryły, ale nie o to mi chodzi teraz. Klawiszem A mogę zaznaczyć wszystkie wierzchołki. Jeżeli teraz nacisnę klawisz P, to jest to menu, które pozwala oddzielić obiekty od siebie. Jeżeli te obiekty oddzielę, wybierając na przykład By Loose Parts, czyli według wszystkich luźnych części, no to te klocki się stają nagle osobne. No i teraz widać już, że mogę każdy z tych klocków z górnego rzędu zaznaczyć osobno. One nadal mają ślad tej poprzedniej modyfikacji tego triku z Arrayem, ponieważ wszystkie te klocki mają środek w tym samym punkcie. A więc gdybym chciał, aby te środki klocków były odpowiednio rozmieszczone i każdy środek klocka, żeby był w jego właściwym centrum, to musiałbym te klocki zaznaczyć. Teraz zaznaczam tylko kilka z nich i nacisnąć Ctrl-Alt-Shift-C, a z menu wybrać coś takiego jak Geometry to Origin, czyli geometrię wybieramy w tym momencie, tam gdzie jest środek każdego z klocków. O nie, przepraszam, pomyliłem tę opcję. Wybieramy sobie Origin to Geometry, odwrotnie. Czyli ta pestka, ten środek stąd ma trafić do każdego klocka osobno i do takiego, który jest właścicielem tego środka, a więc wybieram środkową opcję i teraz mam już środki klocków w środkach klocków. To brzmi jak masło maślane, ale mam nadzieję, że rozumiemy sens. Oczywiście klocki, które są niezaznaczone, na których nie wykonałem tej operacji, będą miały środek dalej w środku układu. No i to jest oczywiście traktowane przeze mnie jako pewnego rodzaju błąd. I tak chciałbym, gdyby to doprowadzić do ładu, musiałbym zrobić tak ze wszystkimi tymi pierścieniami, które tutaj sobie radośnie z łatwością nakopiowałem, a więc byłoby trochę więcej roboty. Zrobię to teraz. Podzielę te pierścienie na elementy. OK. Aby doprowadzić scenę do porządnego stanu. Jak widać, ta metoda, chociaż wydawała się prostsza, doprowadza do tego, że jest o wiele więcej pracy, o wiele więcej czynności manualnych związanych z korektą tego, co mieliśmy na początku. Teraz zaznaczyłem wszystkie klocki, naciskam Ctrl-Alt-Shift-C, wybieram Origin to Geometry i teraz dopiero mam wszystkie środki we właściwych miejscach.
I teraz dopiero mogę spokojnie zaznaczać każdy klocek z osobna. I to jest dopiero wykonane prawidłowo ćwiczenie polegające na budowaniu takiego koloseum. Istnieją również inne sposoby. Można również zrobić coś takiego, że biorę sobie kolejną warstwę, dodaję do niej zwykły klocek i ten klocek przestawiam w tryb edycji, a więc wciskam klawisz Tab. Jestem w trybie edycji, w związku z tym mam kontrolę nad wszystkimi wierzchołkami z osobna, więc zaznaczam wszystkie wierzchołki i odsuwam ten klocek na obszar brzegowe siatki lub też w widoku od góry ortogonalnym, tam gdzie jest jakiś biegun tej siatki. Jeżeli teraz użyję operacji w trybie edycji, takiej, która jest w menu po lewej stronie, osiągalnym po klawiszu T, która nazywa się Spin, to mogę również ten klocek zmusić do obrotów i ustawić go we właściwej orientacji. Spin domyślnie działa tak, że robi mi 9 takich jakby operacji kopiowania na tym moim klocku wzdłuż osi Z, bo akurat tak byłem ustawiony, to jest domyślna oś i ta orientacja, czy też ten obrót odbywa się na przestrzeni 90 stopni. Mogę po wykonaniu tej akcji, po naciśnięciu guzika spin, zanim zmieniłem cokolwiek na scenie, zmodyfikować parametry i zmienić na przykład ilość kroków. Okay? To jest coś, co za chwilkę będę korygował. Natomiast muszę zmienić na pewno kąt. I ten kąt to nie jest 90 stopni, ale chodzi mi o pełen obrót, ponieważ moje klocki mają być ustawione w idealnym kółku. A więc teraz przesuwam mysz tyle razy, aż w końcu dojadę do wartości 360 stopni w parametrze degrees. Można również kliknąć tutaj i wpisać po prostu 360. To powoduje, że mój obrót jest pełen i mam wszędzie klocki równomiernie rozmieszczone. Wtedy mogę skorygować ich liczbę. Robię to oczywiście wszystko w trybie edycji, a więc ilość klocków tutaj ustawię sobie arbitralnie, na przykład na 24. No i teraz mam już w zasadzie zrobioną pętlę z klocków, ale one wszystkie są w trybie edycji. Dodatkowo jest tutaj jeszcze jeden drobny mankament, który może nas później zaskoczyć przy renderowaniu. Ten obrót jest obrotem pełnym, czyli 360 stopni, a więc ta kostka, która stała oryginalnie w tym miejscu, teraz jest zaznaczona, została skopiowana, obrócona przez pełne 360 stopni, co oznacza, że jej ostatnia kopia stoi w miejscu, gdzie istniała pierwsza kostka. A więc ta kostka, która jest tutaj, ona jest zdublowana i tutaj mam tak naprawdę dwie kostki. A więc tą jedną mogę lekko odsunąć, korzystając z tego, że są wszystkie wierzchołki w niej zaznaczone i nacisnąć klawisz X, aby usunąć wierzchołki. Z tego menu Delete, które jest teraz bogatsze, wybieram Vertices. Usuwam wierzchołki. No i teraz tak, to jest oczywiście jeden obiekt złożony z wielu różnych siatek, podobnie jak wtedy, kiedy mieliśmy zastosowany modyfikator Array. A więc teraz należy przy trybie edycji zaznaczyć wszystkie te wierzchołki i wcisnąć klawisz P, i wybrać By Loose Parts, aby podzielić te wierzchołki na, czy też podzielić te wszystkie siatki na osobne obiekty. Teraz mam osobne obiekty w podobny sposób jak poprzednio, mające wspólny środek. A więc znowu zaznaczam wszystkie obiekty, naciskam Ctrl-Alt-Shift-C i wybieram Origin to Geometry. I teraz mam środki już w osobnych miejscach, w osobnych kostkach. I to jest sytuacja podobna do tej, którą miałem po skopiowaniu wszystkich kostek dookoła, korzystając z tej przesuwanej i kopiowanej pary. Teraz mogę już zrobić sobie kopię w normalny sposób, obrócić wokół osi Z o 22,5 stopnia, a potem zaznaczyć wszystko i jeszcze raz wszystko skopiować do góry, uzyskując dokładnie takie samo koloseum. Jak widać, jest metod sporo i to nie są wszystkie. To są takie najbardziej proste, możliwe do zastosowania w krótkim czasie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że najprostszy sposób to jest wziąć po prostu dwa klocki i je ręcznie skopiować ileś razy. Przy okazji ćwicząc dokładnie pracę z transformacjami, z przesuwaniem obiektów, z obracaniem. No i to jest takie dość proste, ładne ćwiczenie, które powinno, mam nadzieję, wszystkim przypaść do gustu. Prawdopodobnie wszystkim tym, którzy nie będą za to oceniani, no ale to już nie moja wina, że przyszli na studia. Okej, więc to jest coś, co na początku jest chyba najprostszym możliwym układem. Teraz pokażę może jeszcze, jak szybko można zmienić wygląd takiego koloseum po to, aby doprowadzić do takiego widoku jak ten render, który tutaj mamy. Dodałem tutaj kilka różnych opcji i mam jeszcze te kostki ustawione w środku, które nie mają takiego własnego wewnętrznego obrotu. Otóż, żeby zrobić coś takiego, wykorzystam tą scenę, na której już mam koloseum, z tym, że to koloseum teraz będzie trzeba troszeczkę zmniejszyć. Weźmy sobie na przykład tylko dwie warstwy klocków, z czego tą jedną, którą mam na górze, zaznaczę. I teraz te klocki zaznaczone
przeskaluję względem ich wspólnego środka, tak aby mieściły się gdzieś w środkowym rzędzie, w środkowym obszarze tych klocków, które stoją na zewnątrz. Jednocześnie w widoku od przodu obniżę te kostki tak, aby wydawało się, że stoją na powierzchni i nie robię tego tutaj równo, ponieważ nie skalowałem równo, więc i to przesunięcie robię na oko, tak aby tylko dotykały do płaszczyzny, na której leżą. No i teraz mam te kostki w środku. One są w środku i zachowują oczywiście swój elegancki obrót, ale ponieważ wspominałem już, zdaje się, nieraz, jak można taki obrót usunąć, możemy dla tych kostek ten obrót szybko wywalić, zachowując jednocześnie ich położenie. One są tu przesunięte, ale obrócone również. I ten obrót mogę skasować naciskając klawisz Alt-R. Powoduje to usunięcie z tych kostek transformacji obrotu przy zachowaniu wszystkich pozostałych cech. No i teraz te kostki stoją zawsze pod kątem prostym do osi, w związku z tym nie są obrócone. I to jest coś, co zostało zastosowane również w tej pierwszej scenie. Ok, taki prosty myk z kostkami. Teraz gdybym chciał, tutaj muszę jeszcze dodać światło, którego na tej scenie, na tej warstwie akurat nie mam, a więc naciskam Shift-A, dodaję lampę typu Point. Ta lampa jest w środku układów współrzędnych, tam gdzie był 3D kursor, więc ją troszeczkę podniosę. Jeżeli zrobię teraz render takiej sceny, to ona wygląda w ten sposób. Jest dosyć surowa, niezbyt ładnie wygląda, ale możemy to szybko poprawić. Przede wszystkim potrzebna będzie mi tutaj kamera. Kamerę mam teraz w innym miejscu. Kamera znajduje się dość daleko od tego układu, na drugiej warstwie. Widać dlatego, że tutaj jest ta kropeczka numer 2. Chciałem mieć tą kamerę na warstwie numer 3. Teraz pytanie, jak taką kamerę przenieść? Jest to bardzo proste. Wystarczy, że taką kamerę zaznaczę, nacisnę klawisz M jak mama i w tym okienku, które się otwiera, wybieram docelową warstwę myszą klikając. No i chciałem, żeby ta kamera poleciała na trzecią warstwę z drugiej. To jest druga warstwa, to jest trzecia. No i kamera poleciała na trzecią warstwę, zabieram mysz z tego okienka, ono samo znika. Jak się teraz przełączę na trzecią warstwę klikając w warstwy, ewentualnie wciskając 3 na klawiaturze alfanumerycznej, no to mam kamerę tutaj już ustawioną. I teraz widok z kamery wygląda tak. Mogę tą kamerę troszeczkę do sceny przybliżyć, ustawić tak, aby było cokolwiek sensownego widać. Jednocześnie kliknę w podłoże i to podłoże powiększę, tak aby ono wychodziło poza obszar kamery, aby się wydawało, że te klocki leżą na nieskończonej płaszczyźnie. Teraz jest już dużo lepiej. Oczywiście to światło, które tutaj mam dodane, nie generuje żadnego cienia. A to dlatego, że ustawienia tego świata są właśnie takie, że ono nie ma włączonego cienia. Więc klikam teraz w ustawienia narzędzi po prawej stronie, tam gdzie jest Object Data. Tamten panel przypomina taką małą lampkę. Dla porównania, jak zaznaczę kostkę, to to się zmienia i troszeczkę inaczej wygląda. Trzeba mieć zaznaczone światło. I w ustawieniach tego światła muszę włączyć Ray Shadow. To jest po prostu rzucanie cienia. No i teraz to światło będzie po prostu rzucało cień. Jeżeli zrobię render, to już mam bardzo ostre, wyraźne cienie. Odsunę się teraz troszeczkę z kamerą, zaznaczając kamerę, naciskając G i środkowy klawisz myszy, tak żeby jeszcze było wszędzie widać moje podłoże, żeby nie było jakiegoś takiego uciętego rogu, na przykład w ten sposób, bo będzie widać granicę obrazu. No i teraz zobaczymy, jak wyglądają te cienie po wyrenderowaniu. Są dosyć ciekawe, mogą takie być, ale nie podoba mi się to, że one są takie ostre. Są ostre jak jakieś koło zębate, no i to może być troszeczkę niezbyt eleganckie tutaj. A więc trzeba ten cień troszeczkę zmiękczyć. Aby go zmiękczyć, trzeba zamiast sampling równa 1 ustawić na przykład 5 próbek, no i soft size zmienić z 1 na przykład na 5. Odsyłam tutaj również do tutoriali poświęconych światłu. Tam jest to wszystko dokładnie wyjaśnione. Teraz robię tylko takie zastosowania, w związku z tym ten cień będzie wyglądał w taki sposób. Już jest troszeczkę lepiej, no ale jest jeszcze taki bardzo nierówny, co można byłoby zostawić, udając, że to podłoże jest nierówne. Ale gdybym chciał, aby ten cień był lepiej policzony, to musiałbym tych próbek zmienić ilość i dać ich więcej. Będzie dokładniej liczone wtedy światło. Oczywiście dłużej się będzie renderowała scena, ale już widać, że są ładniej wygładzone. Teraz dodam jeszcze jedną lampę, która będzie lampą skopiowaną z tej, którą mam na scenie. Robię normalnie Shift-D, w trybie grab wciskam jeszcze Z, aby to światło usunąć do góry. Ono stoi teraz wysoko i kolor tego świata ustawiam na niebieski. Dzięki temu moja scena będzie miała pewien taki jakby charakter zaniebieszczony. Jeżeli teraz zrobię render, to mam już dwie lampy. No i ta, która oświetla moją scenę z bliska, jest światłem dominującym tutaj, a więc wygrywa i nie widać tego niebieskiego za bardzo. Natomiast tam, gdzie jest cień i to światło białe ze środka sceny nie sięga, tam zaczyna do głosu dochodzić to światło, które jest niebieskie i ono mi tą scenę troszeczkę zaniebieszcza. Ono powoduje, że ambient, czyli takie światło rozproszone, otoczeniowe w tej scenie jest troszeczkę bardziej niebieskie. Aby nie było takich całkiem czarnych kostek tutaj z przodu,
w momencie, w którym kamera patrzy na scenę, dodam jeszcze przed kamerą, a między tymi kostkami jedno światło, które będzie oświetlało mi troszeczkę te kostki. W tym celu robię sobie kopię tego światła, które jest w środku, ustawiam je pomiędzy kamerą a moją sceną, o tak na oko. I teraz to światło nie powinno rzucać cienia, a więc wyłączam cień. Nie ma wtedy ilości próbek, nie ma wpływu na czas obliczeń i robię render. Ten render jest teraz oświetlony przez dwa światła. Jedno jest centralne w scenie, jest dominujące i jedno jest przed sceną, dlatego mam tutaj całkiem jasno, aż całkiem znikły mi cienie. No i oczywiście jest jeszcze jedno to światło, które zaniebieszcza leciutko cały cień, który jest to niebieskie, które było na górze. Oczywiście to światło teraz mam zaznaczone, zostawiłem je zaznaczone, dlatego mam tutaj wyświetlone jego parametry. I teraz energia tego światła jest zbyt silna, dlatego cieni tutaj za bardzo nie widać. Tą energię zmniejszę, na przykład do 0,24. Jeżeli teraz zrobię render, to światło będzie już o wiele słabiej oświetlało moje klocki z przodu. Myślę, że jeszcze to światło można troszeczkę osłabić, więc zmniejszę je tak do 0,15 na przykład. Jeżeli teraz zrobię render, to będę miał efekt taki, że cienie wyglądają bardzo elegancko, a jednocześnie nie mam tutaj początku tych kostek, ich frontów oświetlonych na czarno, co powoduje, że ogólne wrażenie oświetlenia jest tutaj dużo lepsze. Dodajmy do środka jeszcze jedną kostkę, która się będzie wydawała świecąca. Wystarczy tylko, że dodam do sceny nowy obiekt i to będzie zwykła kostka, cube. Tą kostkę, ponieważ wstawiła się tam, gdzie był 3D kursor, podniosę troszkę do góry. I teraz zrobimy od razu render, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Chciałbym, aby ta kostka świeciła za chwilę. Ale na razie, na renderze ta kostka jest tutaj, no i oczywiście jest czarna. Rzuca też cień. Nie chciałem, aby ten cień był rzucany przez kostkę, która świeci. Jeżeli tą kostkę jeszcze dodatkowo podniosę do góry, to może się okazać, że ta kostka będzie w stanie zasłonić światło i sama zrobi się czarna. No więc w tym przypadku jest to efekt troszeczkę niepożądany. Obniżę tę kostkę trochę niżej i teraz, aby ona świeciła, muszę do niej dodać materiał. To jest oczywiście tutorial, który wykracza daleko poza poziom taki zupełnie podstawowy, ale materiał można dodać jednym kliknięciem, więc nie jest to wielka krzywda. Ten materiał dodaje się do obiektu, który zaznaczyłem za pomocą panelu takiego jak ta kulka tutaj. Kulka to są zakładka z materiałami, jest duży dział w całym polskim kursie Blendera poświęcony materiałom, odsyłam zainteresowanych poszczegóły tam. Na razie dodam ten materiał i od razu włączę mu taką cechę jak Shadeless. To powoduje, że ten materiał będzie wydawał się świecący. Robię teraz render. Na tej kostce już w żaden sposób nie rozpościera się światło. Natomiast ona nadal rzuca cień, co wygląda dosyć śmiesznie na tej scenie. Aby ten cień wyłączyć, należy wyłączyć śledzenie światła na tej kostce. A więc wracam do swojej sceny 3D i dla tej kostki w opcjach materiału na samym dole, w takim panelu Options, wyłączam opcję Traceable. Jeżeli ją wyłączę, w tym momencie kostka już nie jest śledzona przez światło, światło ją przenika i tak naprawdę w ogóle jej nie widzi. Dzięki temu lampa będzie świeciła na podłoże, tak jakby tej kostki tutaj nie było. No i teraz mam dopiero efekt taki świecenia. No i to jest coś, co chciałem, aby na tej scenie było. Oczywiście światło niebieskie można byłoby zrobić troszeczkę silniejszym, aby było tego niebieskiego zabarwienia na scenie więcej. Można również zmienić kolor tego światła. Jeżeli ustawię to światło na lekko żółte, powiedzmy sobie o tak, to ono będzie miało żółte zabarwienie. Ale lampa, która świeci w pobliżu tej kostki, będzie dalej biała, więc tak naprawdę to nie ma znaczenia. Ten materiał może pozostać biały, natomiast musiałbym zmienić kolor lampy, która jest tutaj na lekko żółtawy, aby ten efekt światła był zachowany. Zróbmy to w ten sposób. No i teraz charakter sceny się troszeczkę zmieni. No myślę, że to mogłoby już zostać. Jeżeli ktoś chce, może dalej się bawić z tymi ustawieniami i uzyskać jakiś całkiem ciekawie wyglądający render. Jeżeli uzyskacie w ten sposób jakieś ciekawe rendery, tu zwracam się do moich podopiecznych na zajęciach, ale też do wszystkich użytkowników polskiego kursu, to bądźcie uprzejmi podesłać mi taką pracę, chętnie dodam ją do galerii użytkowników. A tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia.